Szanowni Państwo, bardzo ważna jest dla nas polityka senioralna. Dlatego też od początku kadencji podejmujemy różne inicjatywy właśnie z myślą o starszych mieszkańcach naszego miasta. Przypomnę, że wraz z początkiem tego roku w Skarżysku ruszył program seniora, dzięki któremu osoby po 60 roku życia mogą korzystać z szeregu zniżek na różne usługi. Wspieramy także działalność Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki któremu wielu starszych mieszkańców miasta rozwija swoje pasje i doskonali umiejętności. W minionym roku zapoczątkowaliśmy również tradycję spotkań dla seniorów, które są formą podziękowania za ich pracę, zaangażowanie i ciągłą obecność w życiu miasta. Bardzo ważnym punktem prowadzonej przez nas polityki senioralnej jest stworzenie dla starszych mieszkańców Skarżyska miejsca do spotkań i prowadzenia zajęć. Dlatego właśnie już wkrótce ruszy Klub Seniora. Jestem przekonany, iż klub przyczyni się do jeszcze większej aktywizacji starszych mieszkańców miasta. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Klub Seniora, który właśnie powstaje w Skarżysku, to odpowiedź na potrzeby starszych mieszkańców miasta. Analiza potrzeb mieszkańców Skarżyska, którzy ukończyli 60 rok życia, pokazała nam, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na to, aby w sposób zorganizowany przedstawić propozycje dla osób właśnie w wieku ponad 60 lat. Tak się dobrze złożyło, że wojewoda świętokrzyski ogłosił konkurs, w ramach którego można było pozyskać pieniążki na realizację tego zadania. Gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do tego konkursu i muszę się pochwalić, że uzyskaliśmy jedną z najwyższych lokat w województwie i dzięki temu uzyskaliśmy środki finansowe na częściowe sfinansowanie tego projektu. Projekt opiewa na kwotę 185 tysięcy złotych. Wkład własny gminy wynosi 20%. Pozostała część to dofinansowanie z rządowego programu Senior Plus. Klub adresowany do seniorów będzie mieścił się przy ulicy Norwida 17. Trwają tam ostatnie prace adaptacyjne. Klub będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na potrzeby utworzenia klubu Senior Plus lokal, który wcześniej pełnił funkcję lokalu handlowego, został przebudowany. Pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, będzie pełniło funkcję sali ogólnych spotkań, które zostanie odpowiednio wyposażone w sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audio, fotele, kanapa, regał tam będzie się znajdował oraz wszelkiego rodzaju gry planszowe. Do użytku klubowiczów będzie również przygotowane pomieszczenie kuchenne, odpowiednio wyposażone. Meble kuchenne będą, również lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna i wszystkie naczynia, które będą niezbędne do przygotowania posiłków. Poza tym również jest przygotowane pomieszczenie, które będzie spełniało funkcję sali rehabilitacyjno-ruchowej. Zostanie wyposażone w drabinki, materace oraz drobny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, jak również sprzęt fitness typu trenażer Orbitrek. Odpowiednio również przygotowane są toalety, nawet o podwyższonym standardzie, gdyż w prysznicu zamontowane zostanie krzesełko wraz z poręczami, które będzie ułatwiało korzystanie z tych pomieszczeń seniorom. Poza tym wydzielone zostanie miejsce na szatnię oraz magazynek, który jednocześnie będzie pokojem biurowym dla pracownika. Prace remontowe są na ukończeniu, pomieszczenia za kilka dni będą wyposażane, zaś zajęcia ruszą w listopadzie. Klub Senior Plus przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, dla osób nieaktywnych zawodowo, dla osób samotnych. I takim głównym celem klubu Senior Plus jest aktywizacja tych osób, głównie aktywizacja społeczna oraz integracja. Te zajęcia, które będą się tu odbywać, one będą wspólnie wybierane przez uczestników klubu Senior Plus. Czyli tak naprawdę taki regulamin tutaj pobytu będzie tworzony wspólnie razem z uczestnikami. Rekrutacja do klubu rozpocznie się w połowie października. Z zajęć w klubie jednorazowo będzie mogło korzystać 20 osób. Nie znaczy to jednak, iż codziennie będzie to taka sama grupa. Klub Senior Plus przewiduje udział w uczestników około 6 godzin dziennie, minimum takie 6 godzin, od poniedziałku do piątku, ale też jest możliwość, żeby zajęcia czy udział w różnych uroczystościach poza dniami od poniedziałku do piątku, czyli weekendy, jak najbardziej był możliwe. Będą tutaj odbywały się zajęcia, które oni sobie wybiorą. Najbardziej związane z rękodziełem, z aktywnością ruchową, z takim fitnessem, z profilaktyką zdrowotną, z
korzystaniu z pracowni komputerowej, która jest w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Większość zajęć też zgłoszą bezpośrednio uczestnicy Klubu Senior Plus, a my dostosujemy tą ofertę do ich potrzeb. O szczegóły można dopytywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ogłoszenia o rozpoczętej rekrutacji pojawią się na słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych oraz w mediach. Październik to szczególny miesiąc dla seniorów. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, zaś 20 października Europejski Dzień Seniora. To doskonała okazja do złożenia wszystkim seniorom serdecznych podziękowań za dzielenie się cennym doświadczeniem i życiową mądrością, za okazywane ciepło i wsparcie. W imieniu swoim i całego Skarżyskiego Samorządu życzę Państwu dobrego zdrowia, energii i chęci do podejmowania nowych wyzwań, a także satysfakcji i dumy z życiowych dokonań oraz spełnienia marzeń i wielu życzliwych osób wokół.